Witam wszystkich i jeżeli was interesuje techniczne kopiowanie pojazdów, mogę wam pokazać, ale okazuje się, że to jest fiasko, tak zwany niewypał. Za wcześnie się cieszyliśmy wszyscy, że kurwa jest turbo, kurwa glitch, a okazuje się, że wszystko co robimy znika. Ale nieważne, jak chcecie, to wam pokażę jak się robi. Więc przytrzymujemy interakcję, znaczy panel dotykowy przytrzymujemy, wchodzimy w tryb reżyserski. To jest banalnie proste. Teraz wybieramy sobie aktorzy, postaci online. Wybieram sobie pierwszą osobę, może być to druga, nie ma to znaczenia. Czekamy aż mnie wrzuci do kurwa tego trybu reżyserskiego. Czyli teraz. Po czym opuszczamy tryb reżyserski, najeżdżając z powrotem na przyczepę. Zatwierdzamy X-em. I teraz najważniejsza rzecz, którą robimy teraz. Więc wchodzimy w menu konsoli. Wduszamy teraz strzałkę szybko na dół. Wduszamy w sobie strzałkę na aktywność. Wybieramy teraz obrazek po prawej stronie. Jak nie masz, to szybko znajdź. Zatwierdzamy ten obrazek. I teraz wduszamy zagraj w GTA 5 online. Pokaże nam się wtedy taki napis, czy na pewno chcesz wrócić do przyczepy. Nie wduszasz OK, wduszasz kółko. Jak widzicie, wszystko stoi. Teraz wduszamy, słuchajcie uważnie, bo to jest bardzo ważne. Wduszamy X-a. Jak widzicie, stoi mój awatar, ble, ble, ble. I teraz przytrzymujemy panel dotykowy przez kilka sekund i puszczamy go. I teraz słuchaj uważnie, robisz tak jak ja, strzałkami, nie analogiem, strzałkami 5 razy naduszasz do góry, zatwierdzasz to później X-em, więc jedziemy, raz, 2, 3, 4, 5, zatwierdzam X-em, znowu wduszam strzałkę do góry i znowu zatwierdzam X-em. Jak widzicie, udało się. Więc jak czegoś nie zrozumiałeś, to jesteś bez komentarza. Powiem tylko tyle. Jeżeli ci to nie wyszło, będziesz musiał to powtórzyć wszystko od nowa, więc lepiej, żeby ci to wyszło. Powtórzę. Przytrzymasz wtedy, jak ona stoi, czyli on stoi w tych pierdolonej drzwiach. Interakcja, żartuję. Panel dotykowy na 2 sekundy i później strzałką do góry 5 razy. Tak byś wpisywał kod, kurwa, ja pierdolę, to jest proste. 5 razy do góry, strzałką X. Jeszcze raz, strzałka do góry i znowu X. Jest to proste jak drut, nieważne. Teraz, moi drodzy przyjaciele. Jak już jesteśmy tutaj, możesz sobie pozwiedzać. Rybek, rybki, których nie mam. Quick, quick, dobra, nieważne. Wduszamy options, wchodzimy na online, zagraj w online i możesz sobie wybrać jaką kurwakolwiek chcesz sesję. Ja wybieram sesję dla zaproszonych. No i lecimy z koksem. Jak widzisz, na ekranie pokazał się tryb reżyserski. To nawet kurwa ciota by to potrafiła. Czekamy, kiedy nas wrzuci do online. Pokażę do końca tego glitcha, żeby kurde nie było. Oczywiście bryki znikają, więc nie mam bladego pojęcia jak to, kuźwa. Dlaczego? Może Rockstar już to zablokował albo spaczował? Nie wiem, wali mnie to. W każdym bądź razie ja pokazuję dalej. Widzicie, jestem w online, w trybie reżyserskim.
Więc jest to bardzo proste do zrobienia. Ja ostatnio się bawiłem. I sobie nawet kupiłem, tak, bo możesz w tym momencie tuningować. Powiem tak, może nie jest to kurwa super glitch kurwa w systemie, że nie wiem dlaczego pojazdy znikają, ale od tej pory możesz kurwa kupować sobie chaty, samoloty, helikoptery, tuningować pojazdu ubenego, zapełniać lobby jakimikolwiek samochodami. Znaczy garaże, chciałem powiedzieć, nie lobby. Nie wiem dlaczego te pojazdy po prostu znikały. Ale jeszcze wskoczę na chwilkę. Aha, i dodam teraz jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ci się uda taki tryb reżyserski, będziesz na online, to jak powrócisz z powrotem do fabuły, to już nie wejdziesz do online, więc zastanów się, czy chcesz się w to bawić. Chodzi mi o to, że wejdziesz, ale dopiero za 6 godzin, od 4 do 6 godzin dopiero będziesz mógł wejść później dopiero w GTA 5 online. Czyli tak jak jest teraz 10, to dopiero o 14 albo 15 dopiero będę mógł wejść kurwa do GTA 5 online. Zastanawiasz się, dlaczego nie kupuję pojazdów? No dobra, kurwa, ja pierdolę, pokażę ci. Legendarne, weźmy pierwsze lepsze gówno za 700. Patrz, ani złotówki nie straciłem. Widzisz, kupiłem to badziewie. Teraz niech będzie białe. Widzisz, kupiłem, nic nie straciłem się na no. Nawet się kurwa zapisało, że pojazdy tego tamtego. No szkoda, że to tak kurwa jakoś chujowo idzie. Cholera. Rzeczywiście. Bo nawet kurwa wjeżdżałem takim pojazdem sobie do garażu, zmieniałem tablicę. Jakby udało się w jakiś sposób ten tryb reżyserski z tego wyłączyć, to wtedy być może udałoby się zatrzymać wszystko, co tutaj tworzyliśmy. Tak jak mówiłem, więc to wszystko z mojej strony.